Siemaneczko kochani, witam Was serdecznie z kolejnym kalendarzem adwentowym. Tym razem mamy tutaj Max and More z Action. Kosztował około 75 zł bez grosza, więc nie był to drogi kalendarz i jest to kalendarz beauty, więc zobaczymy, co w tym roku Max and More dla nas przygotował i zabieramy się do otwierania. Wygląda to w ten sposób. Tutaj mamy taką ładną stronę. Trochę kojarzy mi się na pierwszy rzut oka skojarzyło mi się z Harrym Potterem, nie wiem dlaczego. Może też przez te tutaj znaczki i takie szlaczki, czy tutaj powinno być Hogwarts albo coś. Z drugiej strony mamy jakiś tekst o czymś świątecznym pewnie, nieważne. Więc przechodzimy od razu do otwierania i lećmy już do jedyneczki. Mam mój przyrząd, bo bez niego to ani rusz. I co mamy w jedyneczce? I w jedyneczce mamy błyszczyk. Bardzo fajny, bo w takim świątecznym wydaniu, w takim jak cukierek, taka laska świąteczna, kolorze. Bardzo fajnie, jak na pierwsze okienko, super, bardzo mi się podoba. I fajnie, że to jest kosmetyk, a nie jakiś badziew. Szukamy dwójeczki, dwójeczkę mamy na środeczku. Tutaj. I przypominam o zostawieniu łapki w górę i oczywiście przycisku subskrypcji, żeby nie ominął Was żaden film. I w kolejnym okienku też mamy fajny produkt, już widzę. Jest to cień do oczu. Zaraz sobie go otworzymy. Proszę zobaczyć. Taki ładny, brązowy, błyszczący się cień. I tutaj macie nazwę. Let's Party 203. Jakby ktoś był zainteresowany, może gdzieś znajdzie w Action. Trójeczka, lecimy do trójeczki. Trójeczkę mamy dużą, tutaj u góry. No nie, rozwaliłam. Jacek, otworzysz mi to okienko? Trójka u góry, tam co jest zaczęte. I w trójeczce mamy bibułki matujące. Też fajne, przydatne, tylko że jeśli ktoś, 50 sztuk, jeśli ktoś używa tego często, bo ja mam jeszcze chyba z zeszłego roku opakowanie, więc nie jest to tak potrzebne. Lecimy z czwórką. I w czwóreczce mamy badziew. Badziew dla mnie. Bo ja nie potrafię tego używać. Kiedyś użyłam. Są to naklejki na paznokcie. Niby to jest lakier taki. Potem czytałam, że to można podgrzeć w lampie. Przykleić, podgrzeć w lampie, że to jest taka hybryda już. Więc nie wiem. No ładnie się to błyszczy, ale no nie jest to akurat na przykład dla mnie. Dla mnie to jest badziew. Wolałam bardziej te bibułki matujące. Dobra, jedziemy do piątki. Jak już się zacznie kawałeczek, to już idą te okienka. No nie. I tu mamy kolejny chyba badziew. A, to coś wypadło z innego okienka w ogóle. Tym razem mamy pilniczek. No ale pilniczek to sobie zostawię. I jeszcze coś wypadło z któregoś okienka. No ale to już wiem, że będzie kolejny badziew. Lecimy do szóstki. Widać, jak ja to się nieumiejętnie posługuję tym. Już jadę z tym kalendarzem gdzieś. I w szóstce mamy maseczkę do ust. Myślałam, że to będą produkty bardziej make-up. Mamy taką maseczkę do ust. Nawilżającą. Dobra, powiedzmy, że to jest część pielęgnacji, ale nie zaszokowali nas w Mikołajki. Siódemka jest z drugiej strony. Tutaj. Moje drugie ręce przyszły do pomocy. To nie zniszcz nic, co tam jest w środku. I w siódemce mamy złotą kredkę do oczu. W zeszłym roku też była złota kredka. Ósemka. Jest też tu po drugiej stronie. To jest jakieś maleństwo. Pewnie spinka do włosów. Lepiej. Jacek się śmieje, lepiej. Temperówka do tej złotej kredki, również złota, ale taka najtańsza za 5 groszy u Chińczyka. 9 jeszcze, proszę pana. 9 jest u mnie. Spodobało się chyba otwieranie kalendarza. I w 9 w końcu mamy jakiś produkt. Mamy róż. Jest on w takim brzoskwinkowym kolorze. Coś nam zoom tutaj szwankuje. Ale już go mamy. Tutaj mamy nazwę. I już wam pokazuję, jak to wygląda w środku. I mamy takie wydrożenia ładne. I teraz możemy otworzyć 10. Mam nadzieję, że szuszonka nie zacznie gadać przed skończeniem otwierania kalendarza. Walczę dzielnie. I mamy kolejny największy bagiet możliwy. Lusterko, w którym w sumie mało co widać. Jest ono tutaj w takim kolorze jak nasz kalendarz. A ja takie rzeczy jak te naklejki do paznokci i lusterka dorzucam jako gratisy na Vinted. Jak coś sprzedaję, zapraszam was serdecznie. Tutaj macie moje Vinted, więc was zapraszam. Może jeszcze się na coś załapiecie. Bo ja dużo wcześniej otwieram te kalendarze, a dużo później wstawiam, bo Jacek musi troszkę zmontować film. 11, taka piękna z zegarem. I w 11 mamy kolejny badzik, ja już jestem zła na ten kalendarz. Jakieś stekinki. Nawet nie opakowane w żadnym opakowaniu. Przecież ja to zaraz pogubię. 12. Gdzie my mamy 12, moi drodzy? Czy widzimy 12? 12 jest po drugiej stronie. Tutaj mamy 12. Czy to będzie jakiś fajny kosmetyk? Nie, oczywiście, że nie będzie to fajny kosmetyk, tylko będzie to ta maseczka, o której tyle było mowa w tym opisie pobocznym, który czytał przed chwilą Jacek. Jest to maseczka z awokado. 13 i już jesteśmy za połową kalendarza, moi drodzy. Więc nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, przycisku subskrypcji. Ja to otwieram dla was, żebyście wy wiedzieli, czego możecie nie kupować. I w 13 mamy... Jest to produkt do oczu w płynie, taki złoty, w fajnym opakowaniu, ale też wydaje mi się, że w zeszłym roku on również był. 14 jest tutaj, może uda mi się ją otworzyć. I w 14 mamy nieopakowaną gąbkę, w zeszłym roku też była. Ale powiem wam, że jest nawet dosyć miękka, chyba jest miększa niż... Ta, co ostatnio miałam z jakiegoś innego kalendarza, już nie pamiętam z jakiego, ale jest dosyć miękka, co jest plusikiem. 15 jest tutaj i to są takie drzwiczki boczne otwierane. I mamy kolejną kredkę, tym razem w odcieniu zielonym i jest to też kredka do oczu. Wygląda trochę jak srebrny, ale nie, to jest zielony. Czyli nawiązanie do tego kalendarza. Mamy ciąg dalszy, złoty i zielony. 16 jest... Gdzie jest? Jest przy mnie. Ja to normalnie zaraz przebiję się tam przez ten plastik. I w 16... I w 16 mamy kolejny produkt do ust. Tym razem jest to olejek do ust. Ciekawe jak pachnie. Pachnie trochę waniliowo. Jest taki, widać, że rzadki. Dobra. Olejek do ust, ok, ale ta pomadka pierwsza skradła mi serce po prostu. 17 jest tutaj na prezenciku. Dzisiaj jakoś dobrze mi idzie szukanie tych numerków. No i tu mamy tą nieszczęsną gumkę. I jeszcze popatrzcie, jak ona jest uszyta. No nie, nie. Nie, to nie jest To nie są gumki, o które walczyliśmy. Nie. Mówię jej wielkie nie. 18. Ładna dziurka od klucza. Bardzo ładnie jest zaprojektowany ten kalendarz, to muszę przyznać. Fajnie jest zrobiony. Mi się bardzo podoba. I mamy, tak jak w zeszłym roku, też był primer pod cienie. Tylko w zeszłym roku pamiętam, że były chyba dwie palety. Ok, fajnie, bo jest to jakiś produkt. 19. 20 też jest u Ciebie. I w 19, moi drodzy, mamy jedno wielkie nic. Przejdźmy do 20 wyżej. Gdzieś się znajdzie, później to znajdę z tej 19. Albo w okienku znajdziemy, albo rozwalimy kalendarz i znajdziemy, albo złożymy zażalenie, że 19 była pusta. No moi drodzy, tutaj mamy chyba produkt źle przechowywany. Albo po prostu tak to powinno wyglądać. Dobra, moi drodzy. W 20 mamy, co mnie zaszokowało, mamy mydełko do stylizacji brwi, tak, takie przezroczyste, ale zobaczcie, ma ono takie bąbelki na powierzchni i właśnie nie wiem, czy te bąbelki są spowodowane nalewaniem do tych słoiczków, czy jest to spowodowane złą temperaturą przechowywania. Ale nie wydaje mi się, bo one, no nie wiem, bo one są twarde w ogóle. To jest twarde, ja w to paluch włożyłam. Zobaczcie, włożyłam paluch i one są twarde. No nie wiem, no na pewno nikomu tego nie sprzedam. Spróbuję może na sobie, ale czy mi brwi nie wypadną. Jakoś tak dziwnie to pachnie. Nie, no nie wiem, nie jestem przekonana do tego produktu. Fajnie, że jest taki produkt, ale czy on się nadaje do użytkowania? O, to jest pytanie. Muszę coś o tym poczytać. I to była 20. 21, moi drodzy. Lecimy dalej. 21 jest tutaj. No i 21 mamy kolejne badziewko, moim zdaniem, czyli taki płatek do czyszczenia. Co... No nie wiem, no, te płatki mi się nie sprawdzają takie... Ja wolę takie futrzane te płatki. To są takie, jak w to wejdzie brud, no to zobaczcie, bo to jest takiego misia jakby. Jak w to wejdzie brud, no to już tego nie dopierzesz, no. To jak to ma być wielorazowy? 22, to już otworzyłam? Nie. A, dobra, widzę, dzięki. 22. I tutaj mamy kolejny płynny produkt. Malutki. Mamy highlighter w kremie. Przypuszczam, że będzie złoty, jak jest opakowanie takie złote. Tak, jest bardzo złoty. Ale okej, spoko. 23. Nie zepsuj nic, pamiętaj, że to... No i chyba znaleźliśmy coś... Znaleźliśmy produkt z 19 i to są naklejki na paznokcie, bo ja już stąd widzę. W 19 były sklejone zresztą mocno naklejki na paznokcie, które nie są dość piękne. Zobaczcie. Takie naklejki na paznokcie w 19 były. A w 23 był taki malutki pędzelek języczkowaty. I ostatnie okienko na dzisiaj, 24. Co w nim znajdziemy? Znaleźliśmy paletkę cieni. I ten pędzelek pewnie jest do tej paletki. Paletkę cieni w kolorach kalendarza ogólnie. Mamy brązy, mamy złoty i mamy taki zielono-niebieski, który w ogóle nie pasuje do tej paletki. Jest tutaj jak z dupy wsadzony, ale... No jest. Myślę, że ten pędzelek tutaj, nie wiem, czy się zmieści. Nawet się nie zmieści ten pędzelek tutaj, zobaczcie. O, za wysoko mam. Nawet się ten pędzelek nie zmieści. No ale paletka ogólnie, te złote kolory i brązy bardzo fajne. Ten zielono-niebieski, bo to nie jest taki typowy zielony. No to taki średni kolor, ale fajnie, że chociaż znalazła się jedna paletka. Bardzo fajnie. No i to wszystko w tym filmie. Dziękuję za oglądanie. Nie zapomnijcie zostawić przycisku subskrypcji i łapeczki w górę. Do zobaczenia w kolejnym. Pa!